George, czy mógłbyś zajrzeć do pokoju dziecięcego? A co jest nie tak? Nie wiem. Czyli? Chcę po prostu, żebyś tam zajrzał, albo zadzwonił po jakiegoś psychologa, żeby on zajrzał. Po co psycholog miałby zaglądać do dziecięcego pokoju? Doskonale wiesz po co. Jego żona stała po środku kuchni, obserwując automatyczną kuchenkę, która samodzielnie gotowała kolację dla czworga. Po prostu teraz jest tam inaczej niż było. Dobra, zajrzę tam. Przeszli korytarzem swojego domu Happy Life, za który zapłacili 30 tysięcy dolarów ze wszystkimi udogodnieniami w cenie. Ten dom ubierał ich, karmił, kołysał do snu i bawił. Był stworzony specjalnie dla nich. Ukryty czujnik wykrył, że zbliżają się i światło w pokoju dziecięcym włączyło się, gdy byli blisko. Podobnie w korytarzach przed nimi i za nimi światła włączały się i wyłączały podczas gdy przechodzili. No, powiedział George Hadley. Stanęli na trawiastym, podłogowym dywanie w pokoju dziecięcym. Miał wymiary 9 na 10 metrów i 9 metrów wysokości. Kosztował połowę tego, co reszta domu, ale jak powiedział wtedy George, nasze dzieci zasługują na wszystko. Pokój był cichy i pusty. Ściany były białe i gładkie. Teraz, gdy George i Lydia Hadley stali po środku pokoju, ściany wydały cichy dźwięk i zdawały się oddalać. Wkrótce pojawiła się na nich trójwymiarowa afrykańska sawanna ze wszystkich stron. Wyglądało to niesamowicie realistycznie, aż po najmniejszy kamień i strzępy pożółkłej letniej trawy. Sufit nad nimi stał się głębokim niebem z żółtym, palącym słońcem. George Hadley zaczął się aż pocić z gorąca. Zejdźmy z tego słońca, powiedział. To chyba zbyt realistyczne, ale nie widzę tu nic złego. Poczekaj chwilę, zaraz zobaczysz, powiedziała jego żona. Teraz ukryte maszyny zaczęły wiać wiatrem niosącym spreparowane zapachy w kierunku dwóch ludzi na środku piekącej sawanny. Gorący zapach trawy, lwa, chłodny zielony zapach ukrytego wodopoju, silny zapach wysuszonej krwi zwierząt, duszący zapach kurzu w gorącym powietrzu i rozległy się dźwięki. Odległy tętent kopyt antylopy na miękkiej trawiastej ziemi i szeleszczące odgłosy sępów. Niebo zaszło chmurami. George Hadley spojrzał w górę, a gdy patrzył, cień przesunął się po jego spoconej twarzy. Okropne stworzenia, powiedziała żona. Sępy? Tam dalej są lwy, widzisz? Teraz idą do wodopoju, jedzą coś, powiedziała Lydia. Nie wiem co. Jakieś zwierzę. George Hadley podniósł rękę nad oczy, żeby zasłonić oślepiające światło i patrzył uważnie. Zebrę albo może małą żyrafę? Jesteś pewny? Jego żona zabrzmiała dziwnie zdenerwowana. Nie, bo jest już trochę za późno, żeby być pewnym, powiedział z uśmiechem. Nie widzę tam niczego oprócz wyczyszczonych kości i sępów lecących po to, co zostało. Słyszałeś ten krzyk? Zapytała. Nie. Około minuty temu. Naprawdę nie. Lwy zbliżały się. I znów George Hadley był pełen szacunku dla genialnego umysłu, który wymyślił ten pokój. Cud techniki sprzedawany za niewiarygodnie niską cenę. Każdy dom powinien mieć taki pokój. Czasami zaskakiwał on swoim realizmem, sprawiał, że skakałeś ze szczęścia albo napędzał ci stracha. Ale przeważnie był rozrywką dla wszystkich. Nie tylko dla dzieci, ale także dla ciebie, kiedy chciałeś szybkiej wycieczki do obcego kraju, szybkiej zmiany krajobrazu. To było to. I tak oto teraz były tu lwy. Ledwie 5 metrów dalej. Wyglądały tak realistycznie, tak potężnie i szokująco realistycznie, że czułeś, jak jeżą ci się włosy na głowie. Twoje usta wypełniał kurzawy zapach ich rozgrzanego futra. Żółć lwów i letniej trawy w twoich oczach były jak obraz na drogim francuskim gobelinie. Do tego słychać było ich szybkie, ciężkie oddechy w cichym południowym słońcu oraz unosił się zapach mięsa z ich ociekających krwią paszczy. Lwy stały patrząc na George'a i Lydia Hadley okropnymi, zielono-żółtymi oczami. Uważaj! Krzyknęła Lydia. Lwy zaczęły pędzić na nich. Lydia nagle odwróciła się i uciekła. Bez namysłu George pobiegł za nią. Na zewnątrz, w korytarzu, tuż po tym jak głośno i szybko zamknęli za sobą drzwi, on się śmiał, a ona płakała. I oboje byli zdziwieni wzajemną reakcją. George! Lydia, moja droga biedna słodka Lydia. Prawie nas dopadły. Ściany, Lydia, szklane wizjery na ścianach i to wszystko co tam jest. Owszem, wyglądają realistycznie, muszę przyznać, Afryka w naszym domu, ale wszystko to jest zrobione z trójwymiarowej kolorowej folii za szklanym ekranem. I jeszcze maszyny, które dostarczają zapachy i dźwięki pasujące do otoczenia. Masz, trzymaj chusteczkę. Boję się. Podeszła i przytuliła się do niego, płacząc, gdy ją trzymał. Widziałeś? Poczułeś? Jest zbyt realistycznie. Lydia, musisz powiedzieć Wendy i Peterowi, żeby nie czytali więcej o Afryce. Dobrze, oczywiście. Pocieszył ją, głaszcząc ją po plecach. Obiecujesz? Obiecuję. I zamknij na kilka dni pokój dziecięcy, dopóki nie ogarnę się po tym.
Wiesz, jaki jest Peter w tej sprawie. Pamiętasz, jak ukarałem go miesiąc temu, zamykając pokój na kilka godzin? Stracił panowanie nad sobą. Wendy też. Oni żyją tym pokojem. Musisz go zamknąć. Nie ma innego wyjścia. W porządku. Choć nie był z tego zadowolony, zamknął ogromne drzwi. Pracujesz zbyt ciężko. Potrzebujesz odpoczynku, powiedział do niej. No, nie wiem, nie wiem. Odparła, wydmuchując nos i siadając na krześle, które natychmiast zaczęło kołysać ją i pocieszać. Może mam za mało pracy? Może mam za dużo czasu na myślenie? Może powinniśmy na kilka dni wyłączyć cały dom i pojechać na wakacje? Chcesz sama robić mi śniadanie? Tak, kiwnęła głową. I składać skarpetki? Tak, kiwnęła znów podekscytowana ze łzami w oczach. I sprzątać dom? Tak, tak. Ale przecież to dlatego kupiliśmy ten dom, żebyśmy nie musieli nic robić. O to właśnie chodzi. Czuję, że nie pasuję tutaj. Dom jest teraz żoną i matką oraz opiekunką dla dzieci. Jak mogę konkurować z afrykańską sawanną? Czy mogę wykąpać dzieci tak dobrze i szybko, jak robi to automatyczna wanna? Nie mogę. I nie tylko ja. Ty też nie możesz. Ostatnio byłeś strasznie nerwowy. Może za dużo palę. Ty też wyglądasz, jakbyś nie wiedział, co ze sobą zrobić w tym domu. Palisz odrobinę więcej każdego ranka i każdego popołudnia. I bierzesz więcej tabletek na sen wieczorem. Ty też zaczynasz czuć się niepotrzebny. Czyżby... Myślał przez chwilę, próbując głębiej zastanowić się nad samym sobą. O, George! Spojrzała ponad nim na drzwi pokoju dziecięcego. Te lwy nie mogą się stamtąd wydostać, prawda? Spojrzał na drzwi i zobaczył, jak trzęsły się, jakby coś skoczyło na nie z drugiej strony. Oczywiście, że nie, powiedział. Obiad jedli sami, bo Wendy i Peter byli na wystawie po drugiej stronie miasta. Zadzwonili wcześniej do domu, by powiedzieć, że będą późno. Tak więc George Hadley, głęboko zamyślony, siedział i patrzył, jak stół produkuje ciepłe danie z maszyn ukrytych pod blatem. Zapomnieliśmy o sosie pomidorowym, powiedział. Przepraszam, odezwał się cichy głos z wnętrza stołu i pojawił się sos pomidorowy. Co do pokoju dziecięcego, pomyślał George Hadley, nie zaszkodzi, żeby dzieci obyły się bez niego przez jakiś czas. Co za dużo, to niezdrowo. I było jasne, że dzieci spędzały zbyt wiele czasu w Afryce. To słońce. Nadal czuł je na karku. I lwy. I zapach krwi. Niesamowite, jak pokój dziecięcy odczytywał myśli dzieci i tworzył scenerię, aby spełnić każde ich pragnienie. Dzieci myślały o lwach i były lwy. Dzieci myślały o zebrach i były zebry. O słońcu dostawały słońce. Żyrafy były i żyrafy. Śmierć była też śmierć. Zwłaszcza śmierć. Mięso, które stół mu pokroił, zjadł bez apetytu. Myślenie o śmierci. Wendy i Peter byli zbyt młodzi, by myśleć o śmierci. Albo i nie. Nigdy tak naprawdę nie jesteś za młody. Na długo przed tym, zanim wiedziałeś, co to jest śmierć, życzyłeś jej komuś innemu. Człowiek miał ledwie 2 lata, a już strzelał do ludzi zabawkowymi pistoletami. Ale coś takiego? Cały czas rozległa, gorąca afrykańska sawanna. I okropna śmierć w paszczy lwa. I to samo raz za razem. Gdzie idziesz? George nie odpowiedział Lydii. Był zbyt zajęty myśleniem o czymś innym. Światła delikatnie oświetlały drogę przed nim i gasły za nim, gdy cicho podszedł do drzwi pokoju dziecięcego. Z daleka słychać było ryk lwa. Odblokował drzwi i je otworzył. Tuż przed wejściem usłyszał krzyk z oddali, a potem kolejny ryk lwów, który szybko ucichł. Wszedł do Afryki. Czy kiedykolwiek w ciągu ostatniego roku otwierał te drzwi i znajdował Krainę Czarów z Alicją, albo Aladyna i jego magiczną lampę, albo Stracha na wróble z Krainy Oz, albo doktora Dolittle, albo krowę przeskakującą przez bardzo realistycznie wyglądający księżyc, albo inne przyjemne kreacje z wyobraźni? Czy ostatnio widział Pegaza latającego na sufitowym niebie, albo wybuchy czerwonych fajerwerków? Nic, tylko pożółkła, upalna Afryka, jak gorący piekarnik z morderstwem w samopołudnie. Może Lydia miała rację. Może potrzebowali trochę odpoczynku od fantazji, która stawała się nieco zbyt realistyczna dla 10-letnich dzieci. Nie ma nic złego, by ćwiczyć umysł nietypowymi fantazjami, ale gdy dziecięce umysły zaczynały się skupiać cały czas na jednym i tym samym? Zdał sobie sprawę, że przez ostatni miesiąc z odległości słyszał ryk lwa i wyczuwał jego silny zapach, który unosił się aż do drzwi jego gabinetu, ale będąc zajętym, nie zwracał na to uwagi. George Hadley stał na afrykańskiej sawannie sam. Lwy podniosły głowy od jedzenia, obserwując go. Jedyną rzeczą niepasującą do krajobrazu był prostokąt otwartych drzwi. Przez nie mógł zobaczyć swoją żonę daleko w ciemnym korytarzu, jak na obrazie w ramie. Nadal jadła swoją kolację, ale jej myśli były wyraźnie gdzieś indziej. Poszły stąd, powiedział do lwów. Nigdzie nie poszły. Dokładnie wiedział, jak powinien działać pokój. Wychwytywał myśli. Cokolwiek myślałeś, pojawiało się. Niech będzie Aladyn ze swoją lampą, powiedział gniewnie. Sawanna pozostała. Lwy pozostały.
No już, pokoju, żądam Aladyna, powiedział. Nic się nie stało. Lwy wydawały ciche dźwięki w gorącym słońcu. Aladyn! Wrócił do kolacji. Ten głupi pokój jest zepsuty, powiedział. Nie zmienił się. Albo... Albo co? Albo nie może się zmienić, powiedziała Lidia. Bo dzieci myślały o Afryce i lwach i zabijaniu przez tyle dni, że pokój zaciął się w jednym wzorze i nie może się przełączyć. Może tak? Albo Peter ustawił go tak, żeby pozostał w takim stanie. Ustawił? Może wkradł się do systemu i coś zmienił. Peter nie zna się na tym. On jest bardzo bystry jak na 10-latka. Ale... Cześć, mamusiu. Cześć, tatusiu. Hadleyowie odwrócili się. Wendy i Peter wchodzili z radością przez drzwi frontowe z zapachem świeżego powietrza na ubraniach po locie helikopterem. Jesteście akurat na czas. Mamy kolację, powiedzieli oboje rodzice. Jesteśmy najedzeni po lodach truskawkowych i hot dogach, powiedziały dzieci, trzymając się za ręce. Ale usiądziemy przy was. Tak, usiądźcie i opowiedzcie nam o pokoju dziecięcym, powiedział George Hadley. Brat i siostra spojrzeli na niego, a potem na siebie. O pokoiku? O wszystkim, co związane z Afryką, powiedział ojciec z fałszywym uśmiechem. Nie rozumiem, powiedział Peter. Twoja mama i ja właśnie podróżowaliśmy przez Afrykę. Ale w pokoju dziecięcym nie ma Afryki, odparł Peter ze spokojem. Ale no, Peter, przecież wiemy. Nie pamiętam żadnej Afryki, powiedział Peter do Wendy. A ty? Nie. To pobiegnij zobaczyć i wróć powiedzieć, co zobaczyłaś. Zrobiła, jak jej kazał. Wendy, wróć tu! Krzyknął George Hadley, ale córki już nie było. Światła domu podążały za nią jak świetliki. Zbyt późno zdał sobie sprawę, że zapomniał zamknąć drzwi pokoju dziecięcego po swojej ostatniej wizycie. Wendy zajrzy i wróci, żeby nam powiedzieć, powiedział Peter. Ona nie musi mi tego mówić, widziałem to. Jestem pewny, że się mylisz, tatusiu. Nie, Peter, słuchaj. W tym momencie wróciła Wendy. To nie jest Afryka, powiedziała dysząc. Zobaczmy, powiedział George Hadley. Wszyscy poszli razem w dół korytarza i otworzyli drzwi. Był tam zielony, piękny las, rzeka, fioletowa góra i głos wysokiego śpiewu. I była Rima, dziewczyna z dżungli, piękna i tajemnicza. Ukrywała się w drzewach z kolorowymi motylami, fruwającymi wokół jej długich włosów. Afrykańska sawanna zniknęła, lwy zniknęły. Teraz była tylko Rima, śpiewająca piosenkę tak piękną, że łzy napływały do oczu. George Hadley spojrzał na zmienioną scenę. Idźcie spać, powiedział do dzieci, które otworzyły usta, by zaprotestować. Słyszeliście mnie, powiedział. Chłopiec i dziewczynka podeszli do rury powietrznej, gdzie podmuch pchnął ich jak brązowe liście do sypialni. George Hadley przeszedł przez scenę lasu i podniósł coś, co leżało w rogu, tam gdzie wcześniej stały lwy. Powoli wrócił do swojej żony. Co to jest? Zapytała. Mój stary portfel, powiedział i podał go jej. Nasączony był zapachem gorącej trawy i zapachem lwa. Był mokry od śliny i widoczne na nim były ślady zębów, a po obu stronach widać było wyschniętą krew. Dokładnie zamknął drzwi. Poszli spać, ale nie mogli zasnąć. Myślisz, że Wendy to zmieniła? Powiedziała w końcu Lydia w ciemnym pokoju. Oczywiście. Zmieniła sawannę w las i umieściła tam Rimę zamiast lwów? Tak. Dlaczego? Nie wiem, ale pokój zostanie zamknięty, dopóki się nie dowiem. Jak się tam znalazł twój portfel? Nie wiem, powiedział, ale za to wiem, że zaczynam żałować kupna tego pokoju dla dzieci. Jeśli dzieci cierpią z powodu jakiegokolwiek problemu emocjonalnego, to pokój taki jak ten miał pomóc im rozwiązać ich problemy emocjonalne w zdrowy sposób. Zaczynam się zastanawiać. Jego oczy szeroko się otworzyły, spoglądając w sufit. Daliśmy dzieciom wszystko, czego kiedykolwiek chciały. Czy to jest nasza nagroda? Sekrety i nieposłuszeństwo? Przychodzą i odchodzą, kiedy im się podoba. To one traktują nas jak dzieci w rodzinie. Są rozpieszczone i my też jesteśmy rozpieszczeni. Zachowują się dziwnie od czasu, kiedy kilka miesięcy temu nie pozwoliłeś im pojechać do Nowego Jorku. Są za małe, by tam jechać bez opieki. Tłumaczyłem. Wiem, ale zauważyłam, że od tamtego czasu oddaliły się od nas emocjonalnie. Myślę, że jutro rano powinien odwiedzić nas David McLean, żeby zobaczyć tę Afrykę. Ale teraz to nie Afryka, to Ameryka Południowa i Rima. Mam jednak wrażenie, że zanim przyjdzie, znów będzie to Afryka. Chwilę później usłyszeli krzyki. Dwa krzyki. Dwie osoby krzyczące z dołu. A potem ryk lwów. Wendy i Peter nie są w swoich pokojach, powiedziała Lydia. George leżał w swoim łóżku z bijącym sercem. Nie, powiedział. Poszli do pokoju dziecięcego. Te krzyki brzmią znajomo. Tak? Tak. Strasznie. I mimo, że ich łóżka bardzo się starały, dwie dorosłe osoby nie mogły zasnąć przez kolejną godzinę. W nocnym powietrzu czuć było zapach wielkich kotów.
Tato? Zapytał Peter następnego ranka. Tak? Peter spojrzał na swoje buty. Już od dawna nie patrzył prosto na swojego ojca ani na matkę. Nie zamierzasz na stałe zamknąć pokoiku, prawda? To zależy. Od czego? Rzekł Peter ostro. Od ciebie i twojej siostry. Jeśli przerwiesz tę Afrykę odrobiną różnorodności, Szwecja może, albo Dania, albo Chiny, myślałem, że mamy prawo bawić się tak, jak chcemy. Macie w rozsądnych granicach. Co jest nie tak z Afryką, tatusiu? O, więc teraz przyznajesz, że wymyślałeś Afrykę, tak? Nie chciałbym, żeby pokój został zamknięty, powiedział Peter chłodno. Nigdy. Właściwie to myśleliśmy o wyłączeniu całego domu na około miesiąc i spędzeniu czasu w rodzinnej atmosferze. Co? Musiałbym sam zawiązywać buty, zamiast pozwolić maszynie to robić? I myć zęby, i czesać włosy, i brać kąpiel? To byłaby ciekawa odmiana, nie sądzisz? Nie! To byłoby okropne! Nie podobało mi się, gdy zabrałeś maszynę do malowania w zeszłym miesiącu. To dlatego, że chciałem, żebyś sam coś namalował, synu. Nie mam ochoty robić niczego innego niż patrzeć, słuchać i wąchać. Co jeszcze można robić? Dobra, idź się bawić w tę Afrykę. Czy wyłączycie dom niedługo? Rozważamy to. Lepiej, żebyś już tego nie rozważał, tato. Nie będę tolerował żadnych gróźb ze strony mojego syna. Dobrze. I Peter odszedł do pokoju dziecięcego. Spóźniłem się? Zapytał David McLean. Śniadania? Zaoferował George Hadley. Dzięki, już jadłem. W czym mogę pomóc? David, jesteś psychologiem? Mam nadzieję. No więc spójrz proszę na nasz dziecięcy pokój. Widziałeś go rok temu, gdy nas odwiedziłeś. Czy zauważyłeś wtedy coś niezwykłego? Nie mogę powiedzieć, żebym nic nie zauważył. Zwykle trochę przemocy, pewne skłonności do lekkiej paranoi tu i tam, ale to jest normalne u dzieci, ponieważ zdaje im się, że rodzice zawsze robią im na złość w ten czy inny sposób. Ale to tak naprawdę nic szczególnego. Przeszli korytarzem. Zamknąłem go na klucz, wyjaśnił ojciec, a dzieci włamały się ponownie w nocy. Pozwoliłem im tam zostać, żeby mogły ukształtować scenerię, którą zaraz zobaczysz. Z pokoju dziecięcego dobiegały straszne krzyki. Oto i jest, powiedział George Hadley. Zobacz, co o tym sądzisz. Weszli do dzieci nie pukając. Krzyki ucichły. Lwy się posilały. Wyjdźcie na chwilę, dzieci, powiedział George Hadley. Nie, nie zmieniajcie obrazu. Zostawcie ściany takimi, jakie są. Wychodzić. Kiedy dzieci wyszły, dwaj mężczyźni stali obserwując lwy, stojące razem w oddali i z wielką przyjemnością jedzące coś, co złapały. Chciałbym wiedzieć, co to jest, powiedział George Hadley. Czasem mogę to prawie dojrzeć. Myślisz, że gdybym przyniósł tu lornetkę z dużym powiększeniem i... David McLean złośliwie się uśmiechnął. Chyba raczej nie. Odwrócił się, żeby przyjrzeć się wszystkim czterem ścianom. Jak długo to już trwało? Trochę ponad miesiąc. Mam mieszane odczucia. Wolałbym fakty, a nie odczucia. Mój drogi George, psycholog nie widuje faktów w swoim życiu. On tylko dowiaduje się o odczuciach, rzeczach, które nie zawsze są jasno wyrażone. A to, co widzę, nie rokuje dobrze. Mówię ci, zaufaj mi, mam nosa do takich rzeczy. Tutaj dzieje się coś niedobrego. Radziłbym ci, żeby cały ten pieprzony pokój został zburzony, a twoje dzieci przychodziły do mnie codziennie przez następny rok na leczenie. Aż tak źle? Obawiam się, że tak. Jednym z pierwotnych zastosowań tych pokoi było to, że mogliśmy badać wzorce pozostawione na ścianach przez umysł dziecka. Mogliśmy je badać, kiedy tylko chcieliśmy i pomóc dziecku. Jednak w tym przypadku pokój stał się środkiem tworzenia destrukcyjnych myśli, zamiast pomagać je niwelować. I nie zauważyłeś tego wcześniej? Zauważyłem tylko, że rozpieszczałeś swoje dzieci bardziej niż większość ludzi, a teraz zawiodłeś je w jakiś sposób. Co się stało? Nie pozwoliłem im jechać do Nowego Jorku. Co jeszcze? Zabrałem kilka maszyn z domu i groziłem im miesiąc temu zamknięciem pokoju, jeśli nie zrobią zadania domowego. Zamknąłem go na kilka dni, żeby pokazać, że mówię serio. Aha! Czy to coś znaczy? Wiele. Wcześniej miały za ojca świętego Mikołaja. Teraz mają Scrooge'a. Dzieci wolą Mikołaja. Pozwoliłeś, aby ten pokój i ten dom zastąpiły ciebie i twoją żonę w kochaniu waszych dzieci. Ten pokój jest ich matką i ojcem. Jest o wiele ważniejszy w ich życiu niż prawdziwi rodzice. A ty przychodzisz i chcesz go wyłączyć. Nic dziwnego, że odpowiadają nienawiścią. Możesz to poczuć. George, będziesz musiał zmienić swoje życie. Jak wielu innych, zbudowałeś je wokół wygód. Po co? Głodowałbyś, gdyby twoja kuchenka się zepsuła. Nie wiedziałbyś, jak ugotować jajko. Ale mimo to, wyłącz to wszystko. Zacznij od nowa. To zajmie trochę czasu, ale dzieci wyjdą na ludzi w ciągu roku. Zobaczysz. Ale czy szok nie będzie dla nich zbyt trudny? Zamknąć pokój bez ostrzeżenia na zawsze? Nie chcę, żeby pogłębiło się to wszystko jeszcze bardziej. Lwy skończyły swój krwawy posiłek. Stały na skraju polany i obserwowały dwóch mężczyzn. Teraz czuję się zaniepokojony, powiedział McLean. Wyjdźmy stąd. Nigdy nie cierpiałem tych pieprzonych pokoików, tylko mnie denerwują. Lwy wyglądają jak prawdziwe, nieprawdaż? Powiedział George Hadley.
Nie przypuszczam, że istnieje jakiś sposób... Co? Żeby stały się prawdziwe? Nie mam pojęcia. Jakiś błąd? Albo gdyby ktoś zmienił coś w programie? Nie sądzę. Poszli w kierunku drzwi. Nie wyobrażam sobie, że pokojowi spodoba się zostanie wyłączonym, powiedział ojciec. Nic nigdy nie lubi umierać, nawet pokój. Zastanawiam się, czy nienawidzi mnie za chęć wyłączenia go. Paranoja jest dzisiaj bardzo popularna, powiedział David McLean. Widzisz ją wszędzie. Do zobaczenia. Schylił się i podniósł zakrwawioną chusteczkę. To twoje? Nie. Twarz George'a Hadleya zastygła jak kamień. To chustka Lidii. Poszli razem do sterownika i przekręcili przełącznik, który wyłączył pokój. Dzieci były tak oburzone, że nie mogły nad sobą zapanować. Krzyczały, rzucały przedmiotami, wrzeszczały i płakały, obrzucały rodziców obelgami i skakały po meblach. Nie możesz tego zrobić naszemu pokoikowi! Nie możesz! Dzieci rzuciły się na sofę, płacząc. George, powiedziała Lidia, włącz go jeszcze raz, tylko na chwilę. Możesz dać im troszkę więcej czasu. Nie, nie możesz być taki surowy. Lidio jest wyłączony. I tak zostanie. I niech cały ten pieprzony dom umiera od tej chwili. Im więcej widzę bałaganów, w który się wplątaliśmy, tym bardziej mnie to obrzydza. Zbyt długo myśleliśmy o sobie polegając tylko na urządzeniach. Mój Boże, naprawdę potrzebujemy odetchnąć prawdziwym powietrzem. I chodził po domu, wyłączając sterowane głosem zegary, kuchenki, grzejniki, czyściki butów, myjkę do ciała, masażer i każde inne urządzenie, które mógł dosięgnąć. Dom wydawał się być pełen martwych ciał, jak mechaniczne cmentarzysko. Zrobiło się cicho. Brakowało w tle tego lekkiego brzęczenia urządzeń, czekających na uruchomienie przy naciśnięciu guzika. Nie pozwól im tego zrobić! Krzyczał Peter do sufitu, jakby próbował rozmawiać z domem. Nie pozwól ojcu zabić wszystkiego! Obrócił się do swojego taty. Nienawidzę cię! Mówienie takich rzeczy nic tu nie da. Weź umrzyj! O nie! Przez długi czas byliśmy martwi. Teraz naprawdę zaczniemy żyć. Zamiast być obsługiwani, będziemy żyć. Wendy wciąż płakała, a Peter dołączył do niej ponownie. Jeszcze tylko chwilka, tylko jedną chwilkę, jeszcze jedną chwilkę w pokoiku! Krzyczeli. O, George, powiedziała żona, to nikomu nie zaszkodzi. Dobra, dobra, jeśli tylko się uspokoicie. Jedna minuta, rozumiecie? A potem wyłączam go na zawsze. Dzieciom natychmiast odmieniły się twarze. Tatuś, tatuś, tatuś! Pokrzykiwały, uśmiechając się z mokrymi buziami. A potem wybieramy się na wakacje. David McLean wraca za pół godziny, żeby nam pomóc się przeprowadzić i dostać na lotnisko. Idę się przebrać. Włącz pokój na chwilę, Lidia. Tylko proszę, na chwilę. I trójka z nich podekscytowana poszła rozmawiając, podczas gdy George pozwolił przenieść się na górę przez rurę powietrzną i zabrał się do ubierania. Minutę później pojawiła się Lidia. Cieszę się na ten wyjazd, powiedziała z ulgą. Zostawiłaś ich w pokoju? Zapytał. Też się chciałam przebrać. O, ta okropna Afryka. Co oni w niej widzą? Cóż, za 5 minut będziemy w drodze do Iowa. O Boże, jak my się tu w ogóle znaleźliśmy. Co nas skłoniło do kupna tego koszmaru? Duma? Pieniądze? Głupota? Myślę, że lepiej będzie, jeśli zejdziemy na dół, zanim dzieci znowu spędzą za dużo czasu z tymi cholernymi bestiami. I wtedy usłyszeli, jak dzieci wołają. Tato, mamo, przyjdźcie szybko, szybko! Zjechali rurą powietrzną i pobiegli korytarzem. Dzieci nie było widać. Wendy, Peter! Wbiegli do pokoju dziecięcego. Afryka była pusta. A wtedy drzwi głośno się zamknęły. Wendy, Peter! George Hadley i jego żona szybko się obrócili i pobiegli do drzwi. Otwórzcie drzwi! Krzyknął George, naciskając klamkę. Zamknęły od zewnątrz. Peter! Uderzał w drzwi. Otwórz! Usłyszał głos Petera zza drzwi. Nie pozwólcie im wyłączyć pokoju! Mówił. Pan i pani Hadley uderzali w drzwi. Dzieci, już nie czas na zabawę. Czas już iść. Pan McLean będzie za chwilę i... I wtedy usłyszeli lwy. Były z trzech stron wśród pożółkłej trawy na sawannie. Cicho przechadzały się, wydając długie, głębokie, gardłowe odgłosy. Lwy. Pan Hadley spojrzał na swoją żonę, po czym oboje obrócili się i spojrzeli na bestie, zbliżające się powoli na zgiętych kolanach z ogonami w powietrzu. Pan i pani Hadley krzyknęli. I wtedy zrozumieli, dlaczego te inne krzyki w pokoju brzmiały tak znajomo. No, jestem, powiedział David McLean zza drzwi pokoju. O, witajcie! Spojrzał uważnie na dwójkę dzieci siedzących na środku pokoju i jedzących mały piknikowy lunch. W oddali widział wodopój i żółtą sawannę. Nad nimi świeciło gorące słońce, aż zaczął się pocić. Gdzie są wasi rodzice? Dzieci spojrzały w górę i uśmiechnęły się. Tutaj, blisko. Dobrze, musimy iść. W oddali pan McLean zobaczył lwy walczące o coś, a potem cichnące, by spokojnie pożywić się pod cieniem drzew.
Ręką osłonił oczy przed rażącym słońcem i patrzył na nie. Lwy kończyły już żerować i kierowały się do wodopoju. Cień przesunął się po gorącej twarzy pana McCleana. Wiele cieni. Sępy zaczynały opadać z płonącego nieba. Herbatki? Cicho zapytała Wendy.